Zanim zajrzymy do środka i powiem Wam dokładnie, co jest w środku, zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Okładka jest super, po prostu uwielbiam. To jest najfajniejsza okładka, która stoi na mojej półce. Bardzo wiele podręczników, bo bardzo ładne, bardzo okładki, które od razu zdradzają klimat. Cold City, no jak sama gra i same postacie i sama konwencja jest tajemnicza, tak więc jest i czarna, i ta plama krwi, która bardzo ładnie, jak tu widzicie, odblaskuje na słońcu. Jakość wykonania jest bardzo dobra, ja tą książkę już sobie poczytałem dość sporo, tak więc ona już sporo zniosła, a mimo wszystko nie widać zagnieceń. To, na co ja zwracam uwagę, to to, czy książka się otwiera. No niestety nie, ta książka się nie otwiera, jak ją położymy na biurku, to ma tendencję do zamykania się. Z tym, że akurat tutaj nie jest to aż tak bardzo potrzebne, z bardzo prostego powodu, ponieważ mechanika oraz przedstawiony świat jest zrobiony w sposób bardzo prosty, bardzo przejrzysty i nie ma potrzeby sięgać do podręcznika w czasie gry. Serio, nie ma potrzeby. Nie ma tutaj tylu zasad, które wymagają, nie ma tutaj tabelek, nie ma tutaj wyjątków od reguł, ba, tutaj nawet nie ma za dużo reguł, które trzeba pamiętać i które trzeba później sprawdzać, jak to dokładnie wygląda, szukając podręczników. Dobrze, zaglądamy do środka. Każda strona ma swój layout. Szkoda, że jest czarno-biała, ponieważ sporo by skorzystało. Szkoda, to też jest normalna czcionka. Mogliby tutaj zrobić jakieś znaczki, coś w formie dokumentów. Czasami w niektórych, niektóre wstawki są klimatyczne i są bardzo fajne, jak na przykład ta pieczęć tutaj. Według mnie mogliby twórcy gry, osoby, które wydawały tę grę, nieco bardziej zaszaleć właśnie z tą formą dokumentów. Każdy rozdział jest właśnie w taki sposób bardzo klimatyczny zrobiony. Ja wiem, że są konserwatyści, którzy powiedzą, że to się źle czyta, natomiast tu naprawdę nie ma zbyt wiele do czytania, a naprawdę bardzo dużo można skorzystać na klimacie. Jeśli chodzi o grafikę, to jest ona w klimacie. Jakieś potwory, różne straszne, klimatyczne rzeczy. Niestety tracą one na tym, że jest to wydrukowane w kolorach czerni i bieli. No i też przyznam się, że widziałem lepszą grafikę. Podejrzewam, że większe systemy i większe firmy mają większe budżety na to, aby kupić, zapłacić lepszą grafiką. Tak więc mamy tutaj mieszankę stylów, która, prawdę mówiąc, średnio mi się podoba. Niektóre są rysowane, niektóre są malowane, niektóre są troszeczkę bez sensu, tak jak ten. Po prostu jakaś zbitek kolcy i właściwie nie wiadomo czego. Z pewnością tworzy to klimat, natomiast już klimatu, na przykład taki jegomość, to jest połączenie zdjęcia z grafiką 3D komputerową, gdzie cienie nie do końca ze sobą współgrają. No jest to wykonane w taki dość, nie jest do końca amatorskie, bo ja bym czegoś takiego nie zrobił. Aczkolwiek wydając duży system, z pewnością na coś takiego nie moglibyśmy sobie pozwolić. Całe szczęście jest to niewielki systemik, niewielki podręcznik i niewiele za niego zapłacimy. Tak więc jakość w stosunku do ceny jest jak najbardziej odpowiednia. Ok, jeśli już przyjrzeliśmy się temu, jak ten podręcznik wygląda i zobaczyliśmy, co jest w środku, no to zobaczmy, jak wygląda od treści merytorycznej. Zaczynamy od krótkiego wstępu, który wprowadza nas w klimat, to jest odprawa. Jest wytłumaczone, o co chodzi w Cold City, jest opowiedziane o tych realiach, o tym, o czym ja Wam opowiadałem, o tym, że powołano tą instytucję PAP, która ma pilnować, aby wyniki eksperymentów prowadzonych przez nazistów nie spowodowały paniki wśród ludności, która odbudowuje Berlin. Bardzo ładnie zostało tutaj opisane,
te narodowości, które biorą udział w całej tej akcji, czyli Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja oraz Niemcy. Niemcy oczywiście nie należy o nich zapominać, oni oczywiście nie są okupantami Berlina, tylko są mieszkańcami. Natomiast oni również należą do tego banku. Jak już pewnie zauważacie, zaczyna kreować się tutaj pewna bardzo ciekawa sytuacja. Otóż różne narodowości mają różne interesy. Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, no niby przyświeca im jeden cel, aby te eksperymenty nazistowskie nie wydostały się do opinii publicznej, ale z drugiej strony każdy z nich może chcieć czegoś innego. Niemcy chcą odbudować swoją pozycję, chcą wzbudzić zaufanie co do innych, dlatego te eksperymenty nie powinny wyjść na jaw. Z kolei Rosjanie mogą chcieć je mieć na własność. Podobnie Stany Zjednoczone, podobnie również inne narodowości. Dodatkowo każda z tych narodowości, one nie wszystkie do końca się lubią. Każda z nich ma swoje przyzwyczajenia, swoje zwyczaje, które powodują, że gra opiera się na pewnych konfliktach i tarciach, które pojawiają się między graczami, odgrywającymi tych agentów wywiadów różnych nacji. I to jest pewien core gry, o którym chcę wspomnieć nieco później, kiedy będę opisywał mechanikę, ponieważ tam zostało to w piękny sposób zaprezentowane. Bardzo lubię, kiedy klimat gry odwzorowywany jest przez mechanikę, co bardzo często wręcz działa przeciwnie, że mechanika psuje klimat gry. Tutaj rozwiązania związane z mechaniką sprawiły coś bardzo, bardzo fajnego. I myślę, że od razu przejdę do tej wspaniałej mechaniki. Mówię wspaniałej, ponieważ mi się bardzo spodobała. No więc tworząc postać, macie 5 punktów do wydania na 3 cechy. I to jest, uwaga, akcja, w której są wszystkie fizyczne działalności oparte na sile mięśni, zręczności i szybkości reakcji, czyli wspinaczka, bieganie, walczenie, strzelanie również mieszczą się w ramach akcji. Mamy wpływ odpowiedzialny za wywieranie wpływu, wywieranie wrażenia, przekonywanie, zastraszanie i uwodzenie. No i mamy też rozsądek odpowiedzialny za intelekt, spryt, wykształcenie, umiejętności dedukcji. Super! Mamy 5 punktów na to i zasadniczo wyjdą nam postacie, które mają 3, 2, 2, 4, 1, 2. Każda z tych cech startuje już z jednym punkcikiem, tak więc wydając 5 punktów mniej więcej takie liczby się uzyskuje. I ilość oczek oznacza iloma kośćmi się rzuca testując daną rzecz. Oczywiście, tworząc postać właśnie w ten sposób, sprawiamy, że może się nawet zdarzyć taka sytuacja, że wszyscy gracze będą mieli te same statystyki, bo to nie jest bardzo trudne, jak mamy tylko 3 cechy i 5 punktów. Tak więc, aby tego uniknąć, że postacie są bardzo podobne, jest tutaj oczywiście coś takiego jak zdolności. Zdolności, które są bardzo podobne do aspektów z Fate, czy innych systemów, które określa się bardziej fabularnie, na przykład szał bitewny. Albo potrafi przekręcić słowa dla własnej korzyści. Czyli jest to bardziej zdanie, albo opowiedziane, w czym postać jest dobra. Jeśli mamy akcję, w której zawarte jest bardzo dużo różnych cech, umiejętności, wartości, atutów, bardzo różnie są nazywane w różnych systemach, mamy akcję, która to wszystko mieści i przedstawia to za pomocą liczby 4 albo 3, to żeby wyróżnić niektóre z tych rzeczy, które tam się mieszczą, na przykład wspinaczka albo strzelanie, można wziąć sobie taką zdolność, na przykład mistrz strzelnicy. I za każdym razem, kiedy testując akcję, można wykorzystać właśnie ten aspekt, tutaj nazywają to zdolność, mistrz strzelnicy, no to gracz może sobie dodać jedną kość. Warto pomyśleć, zadbać o to, aby te zdolności były również ogólne, tak żeby one pasowały do wielu różnych kwestii. Jeśli na przykład mamy weteran wojen albo szkolony wojskowy,
to nie tylko w walce będzie można wykorzystać tą zdolność. To jest bardzo fajne i bardzo ciekawe, ponieważ również kiedy analizowany jest pokój, w którym odbyła się strzelanina, są ślady krwi, są ślady po kulach na ścianach, ta zdolność może zostać również wykorzystana. Dzięki temu, że jest ona opisana fabularnie, czyli weteran wojen, to gracz może również fabularnie wpleść to w swoje słowa, zanim rzuci kością. Ja, weteran wojen, rozglądam się po tym i staram się określić, co tu naprawdę się stało. W ten sposób gracz wczuwa się bardziej w postać. Postać jest, wyróżnia się na tle innych postaci. No i ta zdolność nie jest jakby uwięziona wokół jednej umiejętności czy wokół jednego rodzaju tylko testów. Naprawdę w czasie gry można dużo kombinować i w wielu, wielu sytuacjach nawet bardzo zaskakujące zdolności mogą się przydać. Coś, co jeszcze określa postać, to są cele. Tu nazywane są motywami i są ukryte motywy, dość oczywiste motywy. Każda postać określa swoją motywację, co chce osiągnąć. Jeśli są to agenci, no to są ludzie, którzy realizują jakąś karierę. Robią to po coś. Na przykład agent rosyjski może chcieć, to jest podręcznikowy przykład, przedostać się do Stanów Zjednoczonych raz ze swoją rodziną. Bardzo ciekawy, ukryty motyw. Po co to jest? Otóż również podczas testów można ten swój cel podciągnąć pod akcję, którą się wykonuje. Te ukryte motywy oraz zdolności to są rzeczy, które powodują, że gracz oprócz tego, że ma te trzy cechy, które wyglądają dość standardowo i dość mało charakterystycznie, to właśnie ukryte motywy oraz zdolności nadają kolorytu i nadają bardzo fajnego, ciekawego charakteru postaci. Pomagają wręcz odgrywać tą postać. To jest bardzo fajne, ponieważ te cechy są opisane fabularnie. Co jest też ciekawe, nie ma tutaj żadnej tabelki zdolności. Jest to rozdział o zdolnościach i to jest wszystko, co zostało napisane o zdolnościach. Każdy gracz opisuje sam zdolności, które jej postać posiada. Ok, przechodzimy do mechaniki. W tym systemie rzuca się kostkami 10-ściennymi. Ja mam ich kilka, aczkolwiek przydałoby się ich o wiele więcej. Każdy gracz według mnie powinien mieć około 5-7 komplet tylu kości, ponieważ podczas wykonywania testów zbiera się pulę kości. Powiedzmy, że mamy 3 za cechę, jedno za zaufanie, jedno za zdolność i być może jeszcze jedną za motywację. I w tym momencie gracz wykonuje swój rzut. Jeśli on na przykład się skrada, to należy takie kości ustawić, albo po prostu spojrzeć na nie pod względem jakby po kolei, jak te liczby się układają. I tutaj na początku mamy 0, mamy 9, 8 i 2 siódemki, 1 dwójka. Tak więc jest to dość dobry rzut, ponieważ mamy dość wysokie te liczby. Jeśli mistrz gry ustala trudność takiego testu, no to jeśli to ma być dość trudne, to chwyci za cztery kostki. I w tym momencie widać, że postać wykonująca tą czynność, którą tutaj testuję, powiedzmy, że jest to skradanie, ma pewien problem, ponieważ mistrz gry również ma dość wysokie wyniki. Zasadniczo im wyższe wyniki, tym lepiej. Zera się równoważą, dziewiątki się równoważą i jak widać pozostają tego typu kości. I gracz ma 3 kości powyżej najwyższego wyniku, który ma mistrz gry. To oznacza, że gracz osiągnął 3 sukcesy.